Zaskakujące wieści z domu Krupińskiej. Karpiel Bułecka zachwycony. Płyną gratulacje. Paulina Krupińska, 36 litrów, i jej nowe ogłoszenie zachęciło do wyrażenia swojej opinii nie tylko obserwatorów, ale także męża. Co się wydarzyło? Kropka. Miss Polonia pokazała się w nowej fryzurze. Choć zmiana jest raczej subtelna, dumny partner nie powstrzymał się przed napisaniem, co o niej myśli. Paulina Krupińska z nową fryzurą. Sebastian Karpiel-Bułecka skomentował wygląd żony. Paulina Krupińska nie przepada za dużymi zmianami. Choć zapragnęła odświeżenia fryzurki, postawiła na klasyczne cięcie, które mimo wyjątkowej subtelności bardzo przypadło fanom do gustu. Nic dziwnego, że w komentarzach szybko pojawiły się miłe słowa od obserwatorów, ale także małżonka. Sebastian Karpiel-Bułecka nie krył swojego zachwytu nad wyglądem partnerki. Na pytanie partnerki przed czy po, które umieściła pod porównaniem stanu włosów przed i po wizycie u fryzjera, napisał trafną i rzeczową odpowiedź. Przed i po. Paulina uznała chyba, że za bardzo słodzi, ponieważ postanowiła zażartować. Paulina Krupińska w zabawny sposób odpowiedziała mężowi. Nie masz wyjścia, odpowiedziała rozbawiona Paulina, kurde, jak ja was lubię. Jeden z fanów skwitował zabawną wymianę zdań, a pozytywnych głosów było więcej. Jak widać, mała zmiana też może cieszyć. Paulina Krupińska obchodziła urodziny w Dzień Dobry TVN. Paulina Krupińska ostatnio otrzymała wyjątkowy prezent. Ekipa Dzień Dobry TVN pamiętała o jej urodzinach. Damian Michałowski, partnerujący Krupińskiej czwartkowy program 22 czerwca, rozpoczął od słów: zaczynamy od tego, że mamy tak naprawdę pierwszy dzień kalendarzowego lata. 22 dnia czerwca, 36 lat temu urodziła się ta oto wspaniała dama. Wielkie brawa dla Pauliny Krupińskiej Karpiel. Kropka. To jest, proszę Państwa, podwójna osiemnastka, więc od całej redakcji Paula życzymy Ci spełnienia marzeń, wspaniałych ludzi dookoła, mnóstwo podróży i dużo pizzy, bo pizzy nigdy dosyć, śmiał się do widzów. To prawda i makaronu, ale Ty to musisz przygotować, dodała Paulina. Prezenterka otrzymała wyjątkowy prezent, bukiet różowych kwiatów z różową wstążką, a góralski zespół zaśpiewał jej 100 lat. Nawet porwała do tańca Damiana i nie przeszkodziły w tym obcasy. Krupińska w rankingu Forbes Women Polska. Warto podkreślić, że Paulina Krupińska zalicza ogromny wzrost popularności. Na Instagramie śledzi ją ponad 400 tysięcy osób. Regularne publikacje i dobry kontakt z fanami sprawiają, że znana prezenterka może liczyć na wiele współprac. Znalazła się nawet w tegorocznym rankingu Forbes Women Polska. Informacją podzieliła się w social mediach. Dzisiaj Forbes Women Polska opublikował ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2023. To ogromna nobilitacja i zaszczyt znaleźć się w tym rankingu i to na 46 miejscu. Bardzo dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że to dopiero początek mojego dalszego rozwoju. Pod postem gratulacje złożyła m.in. Anna Lewandowska oraz ekranowy partner Pauliny, Damian Michałowski.